Komenda Powiatowa Policji w Pabieńcach organizuje profilaktyczno-muzyczny konkurs pod nazwą Profilaktyczny Cyberrap. Skąd pomysł na taki konkurs? Zgadza się. Komenda realizuje aktualnie konkurs profilaktyczny o nazwie Profilaktyczny Cyberrap. Pomysł na ten konkurs wziął się dość spontanicznie. Chcemy zaktywizować młodzież, która w ostatnim czasie zasiedziała się nieco przed komputerami, przed monitorami tabletów bądź też telefonów. Kto może wziąć udział w konkursie i na czym on polega? W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, jak również dzieci i młodzież z placówki opiekuńczo-wychowawczej numer 1 w Porszewicach oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii numer 3 w Łodzi. Na czym polega zadanie konkursowe? Zadanie konkursowe polega na sporządzeniu autorskiego tekstu i wkomponowaniu go w jeden z dwóch podkładów muzycznych, które są zaprezentowane na naszej stronie, na stronie Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach. Teksty mają się odnosić do jednego z dwóch zagadnień. Pierwszym zagadnieniem jest temat cyberzagrożeń, cyberprzemocy, jak również mowy nienawiści, a drugim zagadnieniem jest z kolei krytyka środków odurzających, zażywania narkotyków, dopalaczy bądź też spożywania alkoholu. Do kiedy należy dostarczać nagrania i w jaki sposób i co ewentualnie później będzie brane pod uwagę przy ich ocenie? Konkurs realizowany jest od 17 maja do 11 czerwca. Nagrania należy dostarczać na adres mailowy Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach do 16 czerwca, natomiast rozstrzygnięcie nastąpi 18 czerwca. Przede wszystkim będziemy brać pod uwagę walory artystyczne, ogólny przekaz, jak również sposób prezentacji omówionych treści. Co można wygrać w konkursie? Przede wszystkim należy zaznaczyć, że Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach jest organizatorem konkursu, natomiast współorganizatorem jest Starostwo Powiatowe w Pabianicach. Starostwo objęło również swoim patronatem to przedsięwzięcie i dzięki starostwu właśnie zdobyliśmy środki finansowe na zakup, myślę, wspaniałych nagród. Gdzie można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące konkursu? Wszelkie informacje dotyczące tego konkursu znajdują się na naszej stronie internetowej, na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach.